Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Scrapgate. W dzisiejszym filmie pokażę Wam nagrody do Halloweeka od naszych cudownych sponsorów, których oczywiście wymienię wszystkich w komentarzu. Także zapraszam serdecznie. Zanim zacznę prezentację wszystkich nagród, chciałabym przywitać wszystkich widzów, zarówno tych powracających na mój kanał, jak i tych, którzy się pojawili tu po raz pierwszy. Serdecznie zapraszam Was na pozostałe moje filmy. Ja już tworzę tutaj na kanale ponad 8 lat, a w ogóle tworzę około 16 już, także znajdziecie tu mnóstwo inspiracji. Zajmuję się głównie papierem i robię głównie albumy na zdjęcia, ale znajdziecie też dużo więcej inspiracji. Natomiast jeżeli chodzi o Halloweek, zapraszam przede wszystkim na grupę Halloweek u Scrapgate na Facebooku, tam są wszystkie informacje, ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że to jest taki tygodniowa zabawa z inspiracjami halloweenowymi. Chcę Wam pokazać, że Halloween nie musi być creepy, straszny, nie musi być, wiecie, czymś złym, tylko można z tego czerpać fajnie i bawić się tym. I będę Wam pokazywała 7 filmów. 7 projektów, czyli warsztaty na 7 projektów. Pierwszy pojawi się w nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli 24, i będą się pojawiały codziennie w nocy aż do soboty na niedzielę, bo to jest 7. I oczywiście nie obyłoby się bez nagród, więc dzisiaj będę przedstawiała główną nagrodę, ale sama się nie mogę zdecydować, jak to zrobić, więc poproszę Was o pomoc właśnie na grupie Halloweek ze Scrapgate, ale przynajmniej nie wiem, połowa musi zagłosować. Słuchajcie, robimy taką ankietę tam i powiecie mi, czy tą nagrodę, którą dzisiaj zaprezentowałam, rozdzielamy na 3, gdzie w każdej będzie troszkę tego, troszkę tego, troszkę tego, czy robimy jedną wielką, która będzie miała, nie wiem, 100 kilo, bo będzie mnóstwo papierów, dodatków, będą prezenty ode mnie. Także dajcie mi znać, co myślicie, i zapraszam Was na grupę Halloweek ze Scrapgate i tam oddajcie swój głos. Jeżeli chodzi o samą udział w zabawie, to wiadomo, jak to zwykle bywa. Oglądamy wszystkie filmy, komentujemy, lajkujemy wszystkie filmy. Wszystkie oczywiście te informacje pojawią się na plakatach halloweenowych, halloweekowych. Ale tak w skrócie, nagrody będą codziennie, ale też będzie właśnie ta nagroda główna, albo jedna taka na 3 podzielona. I będzie trzeba oczywiście wykonać wszystkie projekty. Ich jest 7, ale nie muszą to być takie same projekty, mogą być inspirowane. Czyli jak pokażę na przykład kartkę Clean and Simple halloweenową, można zrobić inną Clean and Simple, nie musi być halloweenowa, może być świąteczna. Chodzi po prostu o inspirację tymi 7 projektami, które będą się pojawiały. I oczywiście polubujemy filmy, komentujemy filmy i proszę, żebyście byli subskrybentami. Także słuchajcie, zaczynamy. Tutaj, jeżeli chodzi o pierwszych 2 sponsorów, to mam sponsorów Artemisię i Fabrykę Weny. Nazywa się Craft Wena, myli Fabryka Weny, wszystkie te weny mi się już kilfaszą. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o tekturki z fabryki, mamy taką bombkę trójwymiarową, mamy takie śliczne gałązki świąteczne. Ja już daję świąteczne, ponieważ wiecie, Halloween będzie już do biegu końca, tam będą trochę halloweenowych rzeczy, ale generalnie nie nastawiam się na Halloween, bo no bo wiadomo, cały rok, żebyście mogli z tego korzystać. Tu mamy świąteczne bombeczki. Takie robiłam inspiracje też na kanale, więc też daję coś takiego, co moglibyście się zainspirować u mnie. Wesołych świąt, różne czcionki napisów. Tu mamy taką rameczkę. Tu mamy taką rameczkę. Tutaj mamy taką rameczkę dużą. To jest Fabryka Weny. Dalej mamy tekturki od Artemisy i tu mamy właśnie takiego pajączka typowo halloweenowego. Mamy takie fajne nożyczki z HDF-ki. Tu się chyba to wyciąga, może nie będę tego wyciągać. Mamy takie różyczki fajne z dodatkowymi listkami. Tu mamy takie kłoski tu pod komunię. Tutaj mamy takie banerki pod święta. Napisy, gratulacje, buziaczki, jutro jest nową szansą, czyli takie inspiracyjne dla Ciebie, najlepszego. I tutaj tekturka taka fajna z elementami do kraftowymi. Moi drodzy, jeżeli chodzi o nagrodę ode mnie, prześlę Wam takie 3 bloczki. To jest bloczek in my craft room z Mintaya. Drugi to jest Golden Days, to jest taki jesienny. I taki bardzo uniwersalny, to chyba jest Melody, nie? uniwersalny z grafikami, ale oczywiście do tego chciałabym Was zaprosić do sklepu i osoba, która
otrzyma tą główną nagrodę, dostaje dodatkowo bon na 50 zł u mnie w sklepie i może sobie wybrać po prostu, co będzie chciała w tym bonie, dlatego że ja nie wiem, co wy macie, niektórzy już porobili u mnie zakupy, dużo mam stałych widzów, którzy już pokupowali sobie pewne rzeczy, więc będziecie mogli po prostu wybrać sobie coś w sklepie za tą kwotę. Także to będzie taka nagroda dodatkowa ode mnie. Teraz pokażę wam, słuchajcie, nagrodę od Lemonka, ale muszę tutaj się wychylić porządnie, bo tutaj Ania z Lemona przeszła samą siebie, dlatego mówię, myślałam o podziale tych nagród na jakieś kawałki, bo po prostu szok. Shock and show. I teraz zobaczcie, mamy kolekcję Love of My Life, kolekcja ślubna Sense and Sensibility, tutaj taka kwiatowa, Grow Old With Me, taka bardziej chyba vintage'owa. Tutaj mamy taką kuchetną trochę, Something Sweet. Mamy kolekcję Yesterday, z niej robiłam kiedyś warsztaty, pamiętam, piękna kolekcja. Memories też robiłam warsztaty, też bardzo taka elegancka. Mamy oczywiście kolekcję świąteczną, to jest świąteczna kolekcja z wcześniejszego roku, nie pamiętam czy rok wcześniej, czy ile, ale jest też cudowna i też z niej robiłam projekt w tym roku w skrapełku. Secret Garden, cudo, Happiness. Mamy jeszcze takie dodatki Elegance, bloczek plus karty i oczywiście najnowszą kolekcję Lemona świąteczną, z której będę też tworzyła warsztaty już niedługo, znaczy już za chwilę. I tutaj mamy bloczek 20x20, mamy bloczek dodatków i mamy bloczek 30x30. Jest jeszcze nowa kolekcja, którą otrzymałam, Hydrangea, jak się dobrze chyba wymawiam, ale to będzie do rozdania w filmie, w którym będę robiła inspirację z tej kolekcji, także bądźcie na kanale, bo będę rozdawała jeszcze te papiery Lemonka. Kolejną firmą, ja tego nie mam, słuchajcie, gdzie odkładać, tego jest tak dużo. Kolejną firmą, która przystąpiła do naszej zabawy, jest firma moja, jedna z ukochanych, UHK Galery. I teraz tak, tutaj mam różne paski z napisami, tu mamy takie zimowo-jesienne, tutaj też zimowe z napisami zimowymi i tutaj też jesienne z nowej kolekcji. I teraz pokażę wam, co mamy. Mamy też Harry'ego Pottera, ponieważ jednak to jest taka, wiecie, Halloween to taka magiczna i Ula mówi, dobra, rzucę ci jeszcze Harry'ego, więc mamy dwie takie kolekcje Harry'ego, które ja też mam i cały czas się do nich przymierzam i muszę zrobić ten album w końcu. Ja go w końcu, Ula, zrobię, ja go po prostu zrobię. Barry & Soul, robiłam z tego warsztaty. Piękna kolekcja, taka kobieca. Nowości, słuchajcie, czyli Autumn Game, jest, tego jeszcze nie widziałam, dokładnie nie przeglądałam, będzie też na kanale prezentacja i będzie też do rozdania jeszcze ta kolekcja oddzielnie na kanale, zarówno ta, jak i ta, bo mam jeszcze dla was prezenty na inspirację z kanału, czyli tutaj mamy dwie kolekcje, Autumn Game i Holiday Grow, to jest ta kolekcja świąteczna, to chyba jest ta najnowsza. Ale dodatkowo jeszcze dostaliśmy stare kolekcje, na których też pracowałam. Z tego robiłam warsztaty świąteczne też 2 lata temu. Z tego robiłam coś, ja już nie pamiętam co, chyba kartki. Piękne te kolekcje są, słuchajcie, i one wszystkie... o, zobaczcie, tu macie nawet po dwie kolekcje. Nawet nie zwróciłam tu uwagi. Te wszystkie kolekcje, słuchajcie, one... do siebie bardzo fajnie pasują te świąteczne, zobaczcie. Tu mamy wszystkie trzy i można powiedzieć, że to jest jedna duża kolekcja, także ja już zazdroszczę osobie, która to wszystko wygra, albo tym osobom, które wygrają, bo do was należy decyzja, jak to będziemy działać, także zapraszam na grupę i lecimy dalej. Kolejny sponsor to sponsor Craft & New, z tego też będę robiła jakąś inspirację na kanale, bo też mam tą kolekcję, a tutaj daję wam najnowszą zimową kolekcję od Craft & New. Tutaj jest chyba 12, chyba tak. I tak jak mówię, z tą kolekcją spotkamy się jeszcze na kanale. Z gasłami lampeczka, więc może sobie ją odłożymy, a tu mamy Happy Maila Halloweenowego. Słuchajcie, teraz sięgam po kolekcję itd. i znowu muszę tak dopatrzyć wszystko, żeby nie wypuścić tego. No kolekcji mamy, wiecie, mnóstwo, jak to w nagrodach tego typu jest. I słuchajcie, tutaj mamy taką torbę z ITD Collection i do tego kolekcja. Oczywiście Klimt, na którym pracowałam z albumem dla Ani. Mamy kolekcję Wonderful Christmas, one są bardzo fajne, te świąteczne. Inspiracje z tych świątecznych też u mnie znajdziecie na kanale. Z tej chyba robiłam kartki? Już nie pamiętam, nawet nie wiem, czy ja to mam w ogóle? Jejku, nie wiem, ale też są bardzo do siebie podobne i to jest też fajne, bo można je łączyć.
Oczywiście zimowy wianek, z którym robiłam karteczkę na kanale, która mi się bardzo podobała. Jesienny wianek, czyli layout, który robiłam dla Was w prezencie, który zgarnęła Patrycja na live'ie. Z tych robiłam na pewno kartki kręsympu w zeszłym roku. Są rewelacyjne, ale też one mają z tyłu wzór, więc możecie z dzieciakami wycinać z tego papieru na święta ozdoby. Mamy letni bukiet, to są takie, wiecie, papiery pod taki shabby chic albumik. I mamy jeszcze nowość, czyli drewno i koronki, czyli właśnie takie na przykład podkład, gdzieś tam dodatkowe do layoutów, albo właśnie taki albumik też w stylu shabby. Można by było nawet połączyć takie dwie kolekcje. Więc ogromna paka od ITD. Sięgam teraz po kolejnego sponsora, którym jest sklepik Gosi. Tak patrzę, czy w tym... Tak, sklepik Gosi. To będzie chyba ostatni nasz sponsor, ale tu będę wyciągała może z kartonu. Mamy klej interrogatorski od Eco Scrapbooking, bardzo fajny. Mamy, zobaczcie, świecącą dynię, którą możecie wsadzić do wydrążonej dyni na Halloween. Mamy papiery Painted with the Wind, czyli malowane wiatrem, wiatry malowane. Od Craft O'Clock mamy Green Mood, Hello Beauty, czyli witaj piękna, żółty nastrój, czyli Yellow Mood. Tutaj mamy różne takie, wiecie, wycinki, odcinki, bardzo fajne do ateciaków, czyli tutaj sobie może tylko postawić i z tego ateciaki porobić. Tego tutaj jest cała masa. Tu są troszeczkę takie większe, o zobaczcie, do wycięcia, do chrztu. Tutaj mamy takie koła fajne, tu mamy jakieś takie mniejsze. Tutaj mamy koperty takie fajne, które można wyciąć i koperty z tego zrobić do pracy jakieś. No i mnóstwo takich dodatków, tutaj jakieś, o, dziecięce. Także to są takie, jak widzicie, tego jest tutaj bardzo, bardzo dużo. I tak jak mówię, to najlepiej pod ateciaki, zobaczcie, jakie ładne. Mamy tak, taśmę piankową, ona ma 9 mm szerokości, 2 mm grubości, 5-metrowa. Tu mamy chyba 12 mm i 1 mm grubości. Nie wiem, ile tutaj jest metrów. Mamy pianki takie mniejsze. To wszystko, słuchajcie, Wam się przyda do projektów, które tworzę też na kanale. Różne pianki. 5 mm. Czekajcie, 3 mm i 5 mm. Nie wiem, co to jest. 5 na 5. A, 5 na 5 i 3 mm grube. Tu są dwie takie. I tutaj troszeczkę są większe i chyba cieńsze, chociaż to mogą być dwójki. Mamy HDF-ki. Zobaczcie, kociaki. Takie wredne dynie w różnych rozmiarach i trochę fajniejsze dynie. Oczywiście masę tekturek, czekajcie, tu jeszcze zobaczymy dynię taką HDF-kową. Masę tekturek z Craft Uli, ale wcześniej jeszcze mamy jeszcze złowieszczą okradę, czyli też pod fajny jakiś halloweenowy projekcik. I zobaczcie, ile tutaj tych tekturek. Różne wzory. Głównie widzę, że są halloweenowe, także fajnie, bo się tak podzieliło fajnie z tymi tutaj nagrodami. Trochę będzie tutaj takich, trochę takich. Jak będzie trzeba to rozdzielić na trzy, jeżeli tak uznacie, że lepiej, to tak zrobimy. Flakoniki różnego rodzaju, czarownice. Tu jakieś śmieszne drzewo. Takie i takie. I mamy jeszcze maskę, też którą można fajnie wykorzystać. I jeszcze mamy takie malutkie karciane karty mini. Także kochani, tego jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo dużo, dlatego ja jeszcze się nie mogę zdecydować. Ktoś mi powiedział, że teraz dobrze zaczyna, ale słuchajcie, spokojnie, mamy jeszcze kupę czasu. Ja Wam dam też trochę czasu na tworzenie projektów, także sami znajdziecie najlepsze rozwiązanie, czy robimy jedną wielką nagrodę, czy lepiej będzie trzy mniejsze, żeby było większa możliwość do wygrania. Bo tego naprawdę, słuchajcie, tu jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj wypuszczam. Ja w ogóle bardzo dziękuję sponsorom. Słuchajcie, ja od sponsorów mam nagrodę i na skrapełko, i na drugie skrapełko, i właśnie na na tego typu projekty, jakieś halloweenowe, więc no, ogromnie, ogromnie dziękuję wszystkim sponsorom. Już niekiedy po prostu nie chcę się prosić więcej, znaczy nie chcę ich nawet naciągać, bo aż mi po prostu kupię czasem, no ale tego jest po prostu bardzo dużo. Słuchajcie, zapomniałam o jeszcze jednym prezencie. Kupiłam tutaj taki scrapbook, on jest płótnie fajny, jest mnóstwo papieru. Tu można robić właśnie album taki tradycyjny scrap, czyli ze zdjęciami. Jak już wygracie tutaj z tymi papierami, to przyda Wam się jakaś fajna baza. Ja mam też taką różową i będę z niej robiła pewno projekt na
na moim kanale. Także to jeszcze dokładam, bo jest to po prostu rewelacyjne i na pewno Wam się przyda. Oczywiście tu można sobie, wiecie, uszczuplić go, jak będzie Wam za grubo już, jak będziecie uzupełniać, bo on jest taki na styk. Także myślę, że jeszcze papieru Wam zostanie z tego, aczkolwiek jak będziecie tylko wyklejać, to wystarczy. Tak jak jest teraz. Tak się rozkręciłam z tym, że zapomniałam o głównej nagrodzie, którą wysyłam, która jest dla mnie bardzo, bardzo mi bliska. To jest album, który tworzyłam, jak jeszcze siedziałam w Stanach, jak wiecie, co bo niektórzy wiedzą, byłam tam no 9 miesięcy i słuchajcie, tworzyliśmy razem ten albumik i wreszcie nadszedł czas, żeby komuś go podarować. Słuchajcie, ja tak szybko go przeglądnę, natomiast ja Wam tu w opisie też wrzucę wszystkie linki, jak tworzyliśmy, bo tego jest sporo. Dużo tu jest zrobionych przeze mnie ręcznie rzeczy właśnie. Tu są takie drzwiczki, tutaj jest, nie pamiętam, dlaczego tu już weźmy jakiegoś piasku, jakieś pasty. Tutaj cały ten domek to jest wycięty przeze mnie ręcznie narysowany i wycięty, także słuchajcie, no naprawdę jest tak kupę tu pracy w nim i ja myślę, że ten album to jest naprawdę coś takiego, co no dla mnie jest wyjątkowe i w tej nagrodzie jest taki wyjątkowy, nie do zastąpienia i kupienia, o może tak, więc szybciutko Wam go pokażę, tutaj tak wygląda, tutaj są tak, są kieszenie, ale tak jak mówię, prezentację pełną zobaczcie sobie na filmach, zaproszę Was na te poprzednie filmy. Tu jest kieszonka, a nie, dobra, już teraz nie pamiętam, sobie sam muszę to obejrzeć. Tu mamy highly potent, highly potent, nie wiem, tu jest kieszonka, o. Czekajcie, kleiłam to czymś? Nie, dobra, klejony jest tak. Już naprawdę sama nie pamiętam tego albumu, dlatego to jest takie też fajne, bo jak się go ogląda tyle razy, każdy raz inaczej. Tutaj coś można włożyć, bo to jest taka gumkowa tasiemka. Czekajcie, tutaj się chyba ściąga w dół. Aha, tu są takie, zawiązywane jest to takie tutaj tagi. Dwa. Tu, beware of bats. I tu jest drugi tag. I to się też otwiera. I tu znowu, to jest w ogóle chyba, ja nie wiem, czy ja robiłam te koperty, tu rysowałam, słuchajcie, te butle i później nakładałam tylko stempel. Tutaj znowu jest kieszeń. Tak, tutaj najwięcej zdjęć chodzi o to, żeby powkładać zdjęcia, bo tutaj raczej kleić tak też, ale tutaj bardziej do powkładania, bo tu zdjęcie wejdzie, no i później tam w środku. Tu mamy kolejne tagi. Nie wiem, czy nie było z jakichś zakupów te tagi. Tu mamy takie fajne drzewo. Tu otwierane takie drzwiczki. Też tutaj jest plastikowe chyba, czy drewienko chyba. Taki, wiecie, cmentarzysko. Tu też rysowałam wtedy. Całkiem nieźle mi to wychodzi, powiem Wam. Tutaj mamy kolejne, tutaj mamy tą czarownicę. To oczywiście jest miejsce na wyłożenie zdjęcia. To też wszystko jest ze stempli robione. Tutaj mamy jeszcze grave. Tu wpisanie jakieś komentarze. See you were born on Halloween. A, tutaj ci, co się urodzili Halloween, o, stemplowane maty, coś można wpisać, można zdjęcie małe przypiąć. Mamy znowu te drzewo i też tutaj można sobie coś wsunąć, chociaż to przykładem, czyli tu by było zdjęcie. Tutaj się z kolei tym zamyka i tu mamy kolejne. To pamiętam, jak robiłam, Boże, ile było śmiechu na tych warsztatach. Słuchajcie, zapraszam Was do oglądania, bo to jest całą playlistę chyba zrobię z tym. Tutaj się łapie tak. I tutaj znowu jest kieszeń. Coś jeszcze jest w tej kieszeni chyba. Nie, bo nie ma. Tutaj jest, też wycinałam i to też wycinałam, pamiętam. Tu jest koronka, którą też przykrywałam jakąś pastą. No i napis Happy Halloween. Wszystkie te dodatki kupowałam tam na miejscu, więc to są takie oryginalne, nie ma, raczej tu jest nie znajdziecie. Z tyłu robiłam też ten. I tutaj mamy zapinane na swivel clasp, chyba się to mówi, od Tima Holtza. Tutaj wkładamy i zapinamy. I tutaj taki sznureczek jest, znaczy tam jest. On jest jeszcze taki, wiecie, ma trochę miejsca, żeby tutaj powkładać zdjęcia. Także naprawdę dla mnie mega wyjątkowy projekt, więc mam nadzieję, że osoba, która tutaj wygra, no na pewno trzeba będzie zrobić wszystkie prace, żeby ten projekt konkretny zgarnąć, bo tutaj zaangażowanie będzie brane pod uwagę. Także słuchajcie, zapraszam serdecznie. Może ten album będzie oddzielny? Nie, no kurde. Widzicie, nie wiem. Sama nie wiem, jak to zrobić. Mam tyle do rozdania, że sama nie wiem, jak to zrobić. A chciałabym jak najwięcej osób obdarować. Z drugiej strony nie mogę za bardzo dużo, bo wiecie, tu wszystko przez... Ach, kurde. No nic. Zapraszam Was serdecznie.
kochani, na Halloweeka, który zaczyna się w niedzielę o 20, z niedzieli na poniedziałek o 24, nocy pierwsza inspiracja. Buziaki, pa! Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć klawisz wesprzyj i dołączyć do teamu, albo klawisz podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!